Otwieramy dzisiaj, oddajemy do użytku bardziej uroczyście, bo faktycznie stało się to kilka dni temu, fragment około 9 km drogi 977. Koszty modernizacji to około 32 milionów złotych. Przypomnę, że pierwszy etap zakończył się 2 lata temu i kosztował ponad 28 milionów złotych. W ten sposób cały odcinek od Tarnowa do Koniecznej jest już w dużej mierze przygotowany do większego obciążenia i turystycznego, i gospodarczego. Ważna jest ta część blisko Tarnowa, w aglomeracji tarnowskiej. Tutaj w stronę Piotrkowic jest dosyć spora góra, trzeba było zbudować dodatkowe pasy ruchu. W ten sposób można i wyprzedzić, ale jest bezpieczniej, bo dzięki współpracy z samorządami pojawiły się chodniki, pojawiły się wysepki, nowe przejścia dla pieszych. Zmodernizowane są również urządzenia inżynieryjne, wiadukty, mosty, między innymi w Bogoniowicach. Czeka nas jeszcze budowa dwóch mostów, ale to już gmina Sękowa, bliżej Góry Małostowskiej w powiecie Gorlickim. Tutaj w aglomeracji tarnowskiej sprawa już jest prawie zamknięta. Mówię prawie, ponieważ na szczycie góry między Tuchowem a Tarnowem jest jeszcze osuwisko, które zostało z tej realizacji wyłączone, kilkaset metrów. Mamy środki zabezpieczone na modernizację tego odcinka, ale to jest sprawa związana z podłożem. Musimy współpracować z geologami w tej sprawie. Jest dokumentacja, otwieramy postępowanie przetargowe, także również i ten element będzie zakończony. I w opracowaniu jest obwodnica Tuchowa. Bardzo drogie w przyszłości zadanie, trzeba zbudować i wiadukt, most na rzece Białej, ale dla Tuchowa i dla całego ciągu drogowego jest to bardzo ważna inwestycja, także przygotowujemy się, powinna się rozpocząć w 2014 roku. Ja myślę, że te efekty są znakomite. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo jazdy. W przypadku mieszkańców gminy Tarnów to są chodniki, to są pobocza, to jest poszerzenie jezdni. Droga jest przede wszystkim bezpieczna, to jest najważniejsze. Ruch jest płynny, więc możemy powiedzieć, że to bezpieczeństwo dla dzieci zostało zachowane, ponieważ w gminie Tarnów tu są dwie szkoły przy drogach, przy samej drodze wojewódzkiej. I cieszymy się również, że mogliśmy tutaj uczestniczyć w współfinansowaniu tejże drogi i ta inwestycja, który montaż był przeprowadzony w sposób wzorowy. Pieniądze unijne, pieniądze marszałkowskie, pieniądze samorządów spowodowały, że ta droga mogła tak szybko powstać. Przy okazji tej drogi zostały poprawione wszystkie mankamenty, które były wcześniej wokół tej drogi, to znaczy cieki zostały pogłębione, wody opadowe odprowadzone i generalnie ta droga rozwiązała problemy mieszkańców.